będzie nam dane. Wzięcie darów z ołtarza, ze stołu, który znajduje się przed ołtarzem, i przeniesienie ich w procesji. Łącząc w sobie dary ziemi i symbole eucharystyczne, pokazujemy, że to, co ludzkie, łączy się z tym, co boskie w osobie Jezusa Chrystusa. Tegoroczni starości Dożynkowi Marcin Słodowy i Karolina Boryczko przynoszą do ołtarza z chlebem, owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, symbolizującym naszą współpracę z Bogiem. Mieszkańcy Górki Wieruszowskiej przynoszą połamany już chleb, tak jak w Eucharystii dzielimy się ciałem Chrystusa, tak po mszy świętej podzielimy się chlebem, gdyż do życia potrzebujemy obu tych pokarmów. Przedstawiciele pieczysk niosą kosz pełen zbóż tegorocznych plonów. Niech zasiane w nas ziarno Słowa Bożego obfituje w równie liczne zbiory. Reprezentanci Polesia niosą w darze kosz owoców, znak błogosławieństwa Bożego. Starajmy się, aby nasze życie owocowało w miłość, nadzieję i silną wiarę. Thank you.
Mieszkańcy Wieruszowa składają kosz pełen kwiatów z naszych ogrodów. Zachwyceni ich pięknem, starajmy się zawsze emanować takim samym blaskiem, gdy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pięć dary zebrane z urodzajnej ziemi, które składamy na dziękczynną ofiarę i obdarz nas swoją łaską, abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Na wysokości błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Santa Maria, przytul, pociesz, błogosław, Matko Maria jedyna. Znoszę wzrok i serce me, Santa Maria. Woła dziecko, czy słyszysz mnie, Santa Maria. Straży pożarnej, chłopakom, panom, którzy tutaj nie tylko kilka ostatnich dni, ale kilka ostatnich tygodni przygotowywali to miejsce, razem z paniami i z dziewczynami z Koła Gospodyń Wiejskich z Chobanina. Oczywiście te osoby były wspierane w ostatnich tygodniach przez delegacje z Wieruszowa, z Polesia, z Pieczysk, z Górki Wieruszowskiej. Delegacje, które spotykały się tu w remizie kilka razy na dłuższych czy krótszych spotkaniach i omawiały to, jak przygotować tegoroczne dożynki. Bardzo dziękuję tym wszystkim osobom głęboko zaangażowanym, poświęcającym swój czas, czasami długie wieczory, sam nawet nie wiem jak długie, ale bywało tak, że późnymi wieczorami przysyłali mi zdjęcia, choćby zrobionego przez siebie wieńca dożynkowego, choćby z tych prac, które gdzieś tutaj się dokonywały i służyły temu, żebyśmy my mogli dzisiaj się po prostu tutaj razem spotkać i ucieszyć dożynkami. Przekażą,
dziewczyny przez cały tydzień walczyły tutaj z całym mnóstwem fanów, darów, prezentów od różnych ludzi. Jest tych fanów chyba około 250. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby podejść do dziewczyn, ale za chwilę tu przy wejściu do remizy będą miały stolik. Zakupić od nich jeden losik. Każdy los jest wygrany. Każdy los ma pokrycie w jakiejś nagrodzie. Te nagrody będą tutaj losowane, odczytywane, to już chyba dziewczyny się tym tutaj jakimś zajmą. A dziewczyny nam pośpiewają. No.